Siema! Dzisiaj prezentuję Wam auto, które intrygowało mnie od samego początku pojawienia się na rynku. Nosi ono miano najtańszego SUV-a. Jest to oczywiście Dacia Duster, dzisiaj w wersji Prestige z silnikiem 1.0 TCE z wyposażonym w fabryczną instalację gazową. Rocznik 2020. Czy takie auto można polecić? Sam jeszcze nie wiem. Przekonamy się o tym za chwilę. No. Tradycyjnie na początek trochę faktów o Dusterze. Po raz pierwszy Duster został zaprezentowany w 2009 roku jako wersja koncepcyjna, natomiast w 2010 poznaliśmy już finalną wersję produkcyjną. Jest to pierwszy od czasów Łady Niwy samochód niskobudżetowy z przeznaczeniem do poruszania się po bezdrożach. Ciekawostką jest, że w 2021 roku silnik 1.0 TCE był najczęściej wybieraną jednostką spośród całej gamy silników. Ciekawe, czy wpływ na to miało wyposażenie tego silnika w fabryczną instalację gazową. A pierwsza generacja Dustera zbudowana była na płycie podłogowej Logana. Duster może mieć napęd tylko na przednią oś albo na wszystkie cztery koła. Na niektórych rynkach Duster sprzedawany jest jako bliźniaczy Renault Duster albo Nissan Terrano. A dla rynków Ameryki Łacińskiej zbudowano pick-upa Oroch o ładowności 650 kg. W 2013 zaprezentowano facelifting Dustera. Zmienił się tył oraz przód auta i zastosowano w nim nową deskę rozdzielczą. Duster drugiej generacji produkowany jest od 2017 roku do dzisiaj i stylistycznie wyraźnie nawiązuje do poprzednika. Gama silników dwójki to 1.0 TCE, 1.3 TCE oraz diesel 1.5 DCI. To co zawsze podobało mi się w Dusterze to jego stylistyczne nawiązanie do offroadu. Zawsze podobało mi się i to bez względu na wersję, na generację. Te masywne błotniki, podcięty zderzak z tyłu i z przodu. W obecnej generacji to już nie jest ten Duster, którego znaliśmy dotychczas. Mamy tutaj 17-calowe aluminiowe felgi. Co prawda fejkowy, ale bardzo fajnie wyglądający, powiedzmy, wlot powietrza. Lusterka w kolorze srebrnym. Te relingi z napisem Duster. To jest też coś, co jest takim smaczkiem w stylistyce, czego nie mieliśmy dotychczas. W tym zestawieniu kolorystycznym i z tymi czarnymi szybami, to naprawdę to auto mi się podoba. W tylnej sekcji mamy trochę nawiązania do Jeepa Renegade'a. Zobaczcie te X-y tutaj w światłach. Mimo, że kształt jest bardzo zbliżony do tego, co mieliśmy w poprzednich generacjach, tutaj wydaje mi się stylistycznie jest o niebo lepiej. Samochód wyposażony jest w kamery 360 stopni, które pokazują nam obraz z tyłu, z przodu oraz po bokach auta. Dobra. Czyli tak, kamery 360 stopni, mamy widok tak, z tyłu, razem z podziałką, dokąd możemy dojechać, żeby nie zarysować auta. Tutaj z przodu podobnie. Ale zobaczcie, mamy też kamery z boku. Czyli gdy jesteśmy w jakimś terenie, nie chcemy sobie obejrzeć samochodu, możemy z tych kamer skorzystać. Tu mamy takie ustawienia. Dodatkowo mamy sensory parkowania oraz zderzak z imitacją osłony z aluminium albo innego tworzywa. A teraz zobaczmy, jak siedzi się w Dusterze na tylnym siedzeniu. Musimy dosyć wysoko podnieść nogę, bo mamy do czynienia z autem o konotacjach terenowych. Fotel z przodu odsunięty jest mniej więcej tak, jak ja bym sobie go ustawił i zobaczcie. Na kolana jest ok, nad głową mamy sporo miejsca. Fajny akcent to przyciemnione szyby w wersji Prestige. Dzięki temu wnętrze nie nagrzewa się zbytnio i dodaje nam to takiego animuszu. Jedynie mogę narzekać na brak podłokietnika, no bo w dłuższej trasie przydałoby się położyć na czymś rękę albo włożyć kubki z napojami. Wnętrze auta jest po prostu praktyczne i estetyczne. Nie mamy tutaj jakichś stylistycznych smaczków czy najwyższej jakości materiału. Natomiast to wnętrze mi osobiście się podoba i nic do niego nie mam. Nie mam tutaj na co narzekać. Jest po prostu maksymalnie praktyczne. Jeśli chodzi o tą sekcję, razić może trochę ten plastik z takim tradycyjnym, typowym przetłoczeniem, ale mamy drobny smaczek w postaci napisu Duster. No a tutaj te wyloty powietrza mają takie aluminiowe obwódki. Potem idziemy do centralnej części. No i tak, ekran reaguje dosyć szybko,
Jest bardzo prosty, czytelny i zrozumiały. Możemy sobie podpiąć telefon za pomocą systemu Android Auto oraz mamy tutaj dodatkowo telefon, nawigację, radio, multimedia. Ciekawym jest informacje 4x4, czyli kąty, w jakich znajduje się samochód. Ciekawy jest jeszcze tryb eko. Tryb eko ogranicza nam trochę działanie klimatyzacji oraz jakby zmiękcza gaz, żeby po prostu nie piłować za bardzo silnika. W tej wersji wyposażenia mamy jeszcze podgrzewane fotele, tempomat oraz automatyczną klimatyzację. Klimatyzacja jest prosta, ale do mnie na przykład bardzo przemawia i jest estetyczna dzięki tym pokrętłom aluminiowym z zawartymi w środku wyświetlaczami. To, co jeszcze podoba mi się w Dusterze, to jest to, że mamy dosyć wysoko tutaj ten drążek, ale w praktyce oznacza to bardzo wygodne użytkowanie, bo zobaczcie, ten dystans między drążkiem a kierownicą jest bardzo krótki i fajnie to się wszystko zgrywa w trakcie użytkowania. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest taki przycisk noc. Bardzo mi tego brakuje w samochodach, bo bardzo często, jeśli chcemy wygasić sobie ten ekran, żeby nas w nocy nie raził, musimy gdzieś tam głęboko kopać w ustawieniach, a tutaj wystarczy jeden przycisk. Oprócz tego podoba mi się jeszcze tutaj w tym Dusterze tutaj ten schowek centralny. Możemy sobie tutaj położyć czy napój, czy jakiś telefon, czy jakieś inne rzeczy, bo nie ukrywajmy, w takim codziennym wirze to schowki odgrywają największą rolę, bo upychamy w nich ciągle kolejne rzeczy, pędząc gdzieś dalej. Samochód wyposażony jest w system Keyless Go. Ok, tak wygląda kluczyk do sterowania Dacia, do otwierania, zamykania. Z drugiej strony w ten sposób. A jak mamy problem z zasilaniem, to możemy zawsze skorzystać z fizycznego kluczyka, który znajduje się w środku. Lub wymienić baterię. Albo wymienić baterię, jeśli mamy. Czyli odkładamy sobie ten kluczyk sterujący gdzieś na bok, a samochód odpalamy wciskając sprzęgło przyciskiem. Tutaj pod kierownicą mamy tradycyjne dla francuskich, przepraszam. Pod kierownicą mamy jeszcze sterowanie tym systemem multimedialnym. Sama kierownica, nie wiem, czy to jest skóra, czy jakieś inne tworzywo, ale jest bardzo przyjemna w dotyku, a sterowanie multimediami odbywa się w sposób bardzo przyjemny i łatwy. Przechodzę do miejsca pracy kierowcy. No to jeśli chodzi o zegary, nie są zbyt piękne, ale są bardzo praktyczne. Dodatkowo mamy, podobny jak w grupie WAG, wyświetlacz informujący o dystansie, przebiegu i podstawowych informacjach o aucie, ale to, na czym najbardziej mi zależy, żeby Wam pokazać, to jest ta fabryczna instalacja. Sterowanie całym systemem odbywa się tutaj. W zasadzie samochód sam przełącza się na gaz. Tutaj pokazuje nam jedynie, może uda mi się to zaprezentować. A tak wygląda działający tutaj wskaźnik gazu. Dotankowaliśmy teraz trochę samochód, oczywiście wskaźnik trochę się podniósł. Z tego, co mówił właściciel, różnicy w pracy silnika na gazie czy to na benzynie nie ma. Tutaj pokazywany jest poziom gazu oraz to, na czym aktualnie silnik pracuje. Teraz jesteśmy w trybie, w którym po prostu samochód odpala na benzynie i przełącza się na gaz. Jeśli chodzi o ekonomię jazdy, to właściciel przekazał mi, że eksploatacja na gazie jest prawie 2 razy tańsza niż na benzynie. Boczki w drzwiach wykonane są z bardzo miękkiego, fajnego, przyjemnego materiału i mają dodatkowe białe przeszycie. Klamka wykonana jest z tworzywa imitującego aluminium. Według mnie to jest bardzo estetyczny element, do którego też nie możemy się przyczepić. Dodatkowo ta wersja wyposażenia ma asystenta martwego pola, który możemy wyłączyć tutaj przyciskiem. To, co jeszcze fajnie zgrywa się z całością, to są te plastikowe progi. Co prawda mam wrażenie, że to jest bardziej zabieg estetyczny niż jakiś funkcjonalny w odniesieniu do offroadu, ale fajnie nam się zgrywa, bo jak wsiadamy do tego auta, to znowu czujemy tego offroadowego ducha. Wydaje mi się, że jeszcze jakby tutaj były jakieś większe, szersze koła, to naprawdę mielibyśmy gruby projekt. Mam takie wrażenie, że Dacia nie chciała zrobić zbyt ładnego auta, żeby po prostu nie była jakimś mega konkurentem dla innych modeli. Wydaje mi się, że po prostu samochód miał być estetyczny, ale skromny. Zwróćcie też uwagę na wysoko poprowadzony tylny błotnik oraz podcięte tylne okno. Nadaje to Dusterowi trochę sportowego ducha. Jeśli chodzi o napęd auta, to w tej wersji mamy napęd tylko naprzód. Natomiast w modelach z napędem na 4 koła odbywa się to w ten sposób. Mamy pokrętło, w którym wybieramy. Tutaj powinno być pokrętło w wersji 4x4 do wybierania napędu.
czy chcemy sam napęd na przód, czy automat, który dołącza nam tylną oś w momencie uślizgu, czy spięty na stałe 4x4 do określonej prędkości, o której napiszę Wam tutaj na dole. To, co trochę razi mnie, to jest to miejsce na klucz. Wydaje mi się, że mogli to zrobić w bardziej estetyczny sposób. Dla osób zwracających uwagę na szczegóły, to razić mogą trochę bębny z tyłu, które niestety po czasie rdzewieją, ale od auta, który prezentuje się w tak okazały sposób, spodziewalibyśmy się tarcz z tyłu. To, co podoba mi się jeszcze w Dusterze, są to przednie światła. Wykonane one są częściowo w technologii LED. Tutaj mamy obwódkę, która pełni rolę świateł dziennych. Tutaj mamy światła długie, tu są światła mijania, a tutaj mamy kierunkowskazy. Jest to fajnie zrobione, bo mamy odbłyśniki częściowo czarne, które często w dawnych latach były stosowane w autach sportowych albo w specjalnych wersjach. Zajrzyjmy teraz pod maskę Dustera. Wyposażony jest ten Duster w litrowy silnik trzycylindrowy. Moje odczucia z jazdy są bardzo pozytywne. Przede wszystkim, mimo tego, że kojarzyć nam się on może z małą mocą z racji pojemności, wcale takich odczuć nie mamy. Dodając gazu, on żwawo reaguje. Wydaje mi się, że konstruktorzy mogli przewidzieć fakt, że ten samochód mimo wszystko będzie użytkowany w terenie i żeby po prostu kierowca miał cały czas dostępny pod nogą moment obrotowy. To, co mi się osobiście podoba, to jest to, że nie mamy tutaj osłony silnika, tylko mamy to żywe mięso na wierzchu. I to nam się kojarzy, że to jest takie auto nie do picu, nie do pokazywania, po prostu do pracy i do korzystania z niego w jak najcięższy sposób. Co mi się bardzo spodobało, to to, że ta maska otwierana jest na siłownikach. To, co zawsze podobało mi się w Dusterze, to też wysoki prześwit. W tej generacji, w tym modelu mamy 21 cm i zobaczcie, to jest naprawdę sporo miejsca i daje nam to swobodę w poruszaniu się w terenie, czy też po jakichś szutrach albo nierównościach, a nawet gdzieś na dojazdowych drogach, gdzie mamy koleiny, a na środku jest taki garb, który zwykłej osobówce może zagrozić naszej misce olejowej. Prześwit z przodu. Tutaj mamy plastikową osłonę, co prawda wydaje mi się, że pełni ona bardziej funkcje estetyczne, ale tu również mamy wysoki prześwit. Z powodzeniem tego auta możemy używać w troszkę trudniejszym terenie. Zaczniemy od bagażnika, ale w dosyć nietypowy sposób. Siedzenia, żeby złożyć, otwieramy w ten sposób. Tutaj taką wajchą, która jednocześnie pełni rolę takiego uchwytu na pas, żeby on się nie przemieszczał. Bardzo fajnie pomyślane. Chcąc dostać się do bagażnika w tradycyjny sposób, robimy to tak. Takim gumowym przyciskiem, tutaj możecie zobaczyć kamerę. Specjalnie nie sprzątaliśmy bagażnika, żeby pokazać Wam przykładową aranżację. Bagażnik zasłonięty jest taką dwustopniową roletą, którą możemy usunąć. I tak, podświetlanie odbywa się tylko z jednej strony, ale wydaje mi się, że jest to wystarczające. Mamy tutaj uchwyty na jakieś siatki. I zobaczcie, bagażnik może nie jest największy, bo z racji tego, że jest to auto troszkę uterenowione, to ta podłoga jest trochę wyżej. I też z tego, co wiem, w wersjach 4x4, to ta podłoga jest jeszcze wyżej. Dlatego bagażnik może nie jest oszałamiająco wielki, ale do codziennego użytkowania, do takiego normalnego, zwykłego życia jest on wystarczający. Popatrzcie. Ok, klapa jest oczywiście na siłownikach. Zamyka się bardzo łatwo, lekko i przyjemnie. Jeśli chodzi o relingi w Dusterze, nie występują one tylko w wersji Access. W wszystkich pozostałych wariantach są one w standardzie. Wykonane są z metalu, może nie masywnego, ale jednak metalu i tworzą bardzo fajną, spójną stylistycznie paczkę razem z nadkolami masywnymi i plastikowymi progami. Posłuchamy jeszcze dźwięku silnika. A teraz krótka przejażdżka. Powiem Wam, że pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to jest to, że samo siedzenie wysoko tutaj w tym samochodzie daje taki komfort psychiczny. Wszystko je podzespoły, czy to skrzynia biegów, czy kierownica, czy pedał sprzęgła, czy nawet gaz, wszystko pracuje precyzyjnie i leciutko. Duster ma elektryczne wspomaganie kierownicy, chyba dlatego jazda nim jest taka przyjemna. Wchodzenie w zakręty, mimo tego, że auto ma wysoki środek ciężkości i ma trochę miękkie zawieszenie, jest dosyć bezpieczne i pewne. Tutaj właśnie mamy taki ostrzejszy zakręt. Samochód trochę się przechyla, aczkolwiek dalej daje nam poczucie bezpieczeństwa.
Widziałem parę opinii na temat Dustera i tego, że a to jedynka nie wchodzi, a to skrzynia zgrzyta. Powiem wam, to chyba był problem po stronie kierowcy, bo ja tutaj takich rzeczy absolutnie nie odczułem. Tak jak mówiłem wcześniej, opisując wnętrze, drążek zmiany biegów jest wysoko, bardzo nam się wygodnie go obsługuje. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem wykonania. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Zaraz właśnie będziemy na trochę taką szybszą drogę. Powiem wam, jeśli chodzi o samą pracę w silnika, przyznaję się bez bicia, należałem do osób, które twierdziły, że downsizing i małe pojemności silników to jest głupota. Tutaj absolutnie nie mogę powiedzieć złego słowa na silnik. Mimo małej pojemności silnik jest bardzo zrywny. Posłuchajcie. Nie wiem, czy będzie tutaj mikrofon zbierać, ale ten dźwięk turbiny jest naprawdę bardzo fajny. Nie będę już mówił wartości, jakie osiągnął prędkościomierz, ale w bardzo szybki sposób samochód rozpędził się do prędkości ekspresowych. Ok, jesteśmy teraz na rondzie. Specjalnie tutaj wjechałem, żeby zobaczyć, czy Duster będzie się przechylał. Absolutnie, osiągnąłem już prędkość 40 na godzinę na dosyć małym rondzie i auto bardzo pewnie trzyma się drogi. Opony w tej wersji to 215 na 65 na 17 i na pewno też to ma wpływ na odczucia z jazdy. Ok, jesteśmy na ekspresówce. No i tak. Właściciel przekazał mi, że osiągnął tym samochodem z górki 195 km na godzinę, natomiast po płaskim mniej więcej to jest 170-168, tak katalogowo podaje producent. My w tym momencie osiągamy przepisową prędkość. No hałas jest słyszalny, lecz uważam, że jest on na takim poziomie mniej więcej akceptowalnym, jak w większości mamy aut, takich po prostu codziennych użytkowych. Troszkę tak bujam tym samochodem, żeby zobaczyć, jak pracuje zawieszenie. Ugina się dosyć znacząco, aczkolwiek no nie jest coś takiego, że nam samochód ten pływa, albo że jest wrażenie, że po prostu koła są gdzie indziej, a podwozie gdzie indziej. Także tutaj też na plus dla Dustera. To jest generacja z roku 2020, już wersja po liftingu, która właśnie będzie pojawiać się na rynku. Ma już 6-biegową skrzynię. Tutaj w tym modelu mamy 5-biegową, gdzie myślę, że te obroty o jakieś 400-500 będą mniejsze przy tej prędkości autostradowej. Teraz mamy 130. Przejechałem się trochę kawałek dalej. Powiem wam, jestem w szoku. Jadę na 4. biegu. Mam 110 na liczniku. Dodaję gazu i po prostu ten samochód ochoczo przyspiesza. To jest jakaś rewelacja. Jeszcze ważnym aspektem w Dusterze, o którym mi powiedziałem wcześniej, to jest po prostu audio, które tutaj jest zarąbiste. Bas jest bardzo mocny i dosyć głośno ten zestaw gra. Także kolejny plus. Nadszedł czas na małe podsumowanie. Naprawdę na siłę musiałbym szukać wad w tym samochodzie, jeśli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne. Wiadomo, no może stylistyka mogłaby być bardziej porywająca, a może właśnie w tym jest cały urok Dustera, że jest taki trochę surowy, że nie mamy tu jakichś fajerwerków, że po prostu jest taki solidny samochód, na którym można zawsze polegać. Przede wszystkim to, co najbardziej mnie oczarowało, to jest właśnie ta dynamika jazdy. Tutaj przy litrowym silniku, przy 100 koniach, tam masy to jest 1200 kg, 1300, to naprawdę samochód jest taki bardzo zwinny i żwawy. I to najbardziej mnie urzekło. Druga sprawa to jest ta lekkość z jazdy. Wszystkie podzespoły pracują bardzo precyzyjnie i lekko i po prostu ta jazda tym samochodem nie męczy. To, co jeszcze mi się podoba w Dusterze, to jest tutaj dużo miejsca na nogi. O nic się nie obijam, nie uderzam kolanami w kolumnę kierowniczą. To jest to, na co mocno zwracam uwagę w samochodach i to, co daje mi właśnie Duster. Zobaczcie, jak ja sobie komfortowo podróżuję. Tutaj łokieć, nogi sobie rozłożyłem. Zobaczmy jeszcze podłokietnik. Podłokietnik możemy sobie tak wyregulować, co szkoda, że tego kamera nie pokazuje. Po prostu podłokietnik mam tutaj tak wysoko, że tak jakbym siedział w babcinym fotelu. Cena prezentowanego egzemplarza to było 69 tysięcy. W zamian otrzymujemy przede wszystkim nowe auto. Całkiem dobrze wyposażone, bo ma nawet kamerę 360 stopni. Jedyne, czego by mi tutaj brakowało, to automat. A to już jest kwestia indywidualna, co kto potrzebuje od samochodu. Ode mnie dla Daci bardzo duży plus za ten model. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, piona!